Centrum Sportu i Rekreacji w Wielczu Laskowicach. Rafał Szlaga, witam serdecznie i zapraszam na mecz, który kończy 9. kolejkę Futsal Ekstraklasy. Akana Orzeł Futsal Jedź Laskowice podejmuje dzisiaj przed własną publicznością Gazetę Aktiv z Duńska Wola. Ma być głośno, ma być wesoło, ma być również kolorowo. Barbosa uderzył na bramkę, został jednak zablokowany. Milewski. Obrócił się z piłką Szybczyński strzela! Pomylił się o niewiele najskuteczniejszy zawodnik Gazety Aktiv z Duńska Wola. Do Milewskiego, Milewski. Strzela, poprzeczka, ratuje teraz jeszcze dobitka! Dobre uderzenie Milewskiego z dystansu. Poprawka Pałtiaka. Przeciw teraz gospodarze, Stanisławski. Okazja, Klaus! Jeszcze Klaus! Klaus strzela! Ponownie broni Foltyn, jeszcze Stanisławski! Powiewają na trybunach flagi z Ludiem Orła. To jest próba zaskoczenia Słowińskiego. Chyba miał przez chwilę duszę na ramieniu golkiper Gazety Aktiv. Morozow. Zaatakowany przez Szybczyńskiego, Amandrzes Morozow. Dobra akcja, Orła strzał na bramkę. Jeszcze odbiła się piłka i gol! Samobójcze trafienie Szybczyńskiego. Można powiedzieć, że bramka z niczego, ale takie rzeczy czasem w futsalu się zdarzają. Spory ruch w polu karnym, piłka do grana i teraz świetnie wypracował sobie pozycję Marciniak, zabrakło trochę szczęścia. Barbosa. Solano! Jeszcze dobitka i gol! Skraczy Orła. Gorbati. Okazja i nie ma gola! Kapitalna interwencja Macieja Foltyna. Jakim się cudem zatrzymał piłkę po tym strzale z najbliższej odległości. Andrade rozpoczyna kontratak. Andrade indywidualnie, Andrade! I 3 do 0! Znowu mamy samobójcze trafienie w tym spotkaniu. Ależ potwornie ciosy wyprowadzają na początku drugiej odsłony w tym meczu. Sporo potrafi, nie utrzymał się tak przy futsalówce. Kontratak Orła, Amandrzes, podaje i gol! Janis Pastars i 4 do 0. To już chyba będzie knockout. Gospodarze. Gorbati, Marciniak ma trochę miejsca, Marciniak, Szymczak, Stanisławski, Marciniak! Jeszcze strzał z dystansu i gol! Numer 5 dla Kany Orła. To już chyba jest gwóźdź do trumny zespołu ze Zduńskiej Woli. Agata cały czas gra z wycofanym golkiperem i traci kolejnego gola! 6 do 0. Orzeł prowadzi już w tej chwili z Gazetą Sergio Solano do gry swojego zespołu. Kolejny strzał z dystansu Amandrzesa, ten jednak razem zablokowany. Kontratak Gazety, może teraz uda się trafić do siatki i gol! Mamy przynajmniej bramkę honorową w tym spotkaniu. Zdobytą przez Kocury, a na listę strzelców wpisuje się Arkadiusz Szybczyński. Dwa faule po stronie Gazety, jeden faul po stronie Akany. Teraz Szybczyński był bliski tego, żeby ponownie wpisać się na listę strzelców. Andrade poradził sobie z dwójką graczy. Andrade, ale jeszcze bramka Brazylijczyka! Cóż tutaj zrobił Wiktor Andrade? Kapitalna, nie tuzinkowa, nie szablonowa akcja gracza Akany Orła. Gospodarze prowadzą z Gazetą już 7 do 1. Jednak zanim to nastąpi, okazja dla Gazety. Strzał z dystansu, ależ kapitalnie teraz zmieścił piłkę w samym okienku Milewski. 7 do 2. Orzeł prowadzi w tej chwili z Gazetą. Cóż za uderzenie Milewskiego.
już ostatnie chwile tego meczu, usłyszymy syrenę. Akana Orzeł Futsal Jędrz Laskowice. Meczu, który kończy dziewiątą kolejkę Futsal Ekstraklasy. Pokonuje Gatę Aktif OS Duńska Wola 7-2.